Punkt. Dobry wieczór, Katarzyna Górska. Komentatorzy mieli być i są Paweł Piekarczyk, Jacek Liźniewicz. Witam bardzo serdecznie obu panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, z nowego odcinka serialu dokumentalnego Reset, jak państwo pamiętają, we wtorki zawsze też w telewizji Republika Reset przed resetem o godzinie 20:00 autorzy tego serialu, ale ten nowy odcinek pokazuje pokazuje relacje pomiędzy polskimi służbami a służbami Federacji Rosyjskiej. Relacje, które diametralnie i bardzo mocno wykraczają poza ramy funkcjonowania w ogóle Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, właśnie diametralnie jakby zmieniają pozycję Polski tak naprawdę w tym sojuszu. Ja bym chciała połączyć dwie rzeczy, bo z jednej strony wcześniej dowiedzieliśmy się, że polski plan obrony opierał się na tym, że bronimy się przynajmniej na części linii Wisły, bo z Warszawą to już dokładnie nie wiadomo, jakby miało być, przez 10 do 14 dni, a później nie wiadomo co i później ma przyjść wsparcie NATO. No i teraz dowiadujemy się, że ta sytuacja była taka, że Polska miała umowę z Federacją Rosyjską, która tak naprawdę naruszała postanowienia Paktu Północnoatlantyckiego i stawiała nas w takiej mało komfortowej sytuacji, bo z jednej strony byliśmy tym, który prosi o ochronę, a z drugiej strony byliśmy tym, który sam się nie potrafił ochronić, prosi o ochronę, a dodatkowo sprzymierza się z agresorem w zupełnie naiwny sposób. Pawle, jak ty na to patrzysz? Bo myślę, że to trzeba właśnie patrzeć tak całościowo na ten sposób funkcjonowania polskich władz w czasach rządów Donalda Tuska. Oczywiście trzeba całościowo patrzeć na to, w jaki sposób zachowuje się to środowisko, bo ten sposób nie wygasł. To ten sposób rozumienia spraw nie wygasł w momencie, kiedy oni przestali sprawować władzę. Oczywiście to jest tak, że w momencie, kiedy by to było ruskim potrzebne, wyjęliby ten dokument i powstałby argument, że skoro Polska podpisuje umowy, które w gruncie rzeczy ignorują czy wypowiadają ósmy artykuł traktatu waszyngtońskiego, czyli traktatu ustanawiającego sojusz NATO, to dlaczego mamy stopować piąty i dlaczego mamy umierać za Gdańsk? A Gdańsk byłby już wtedy miastem frontowym, bo zwracam uwagę, że obrona na linii Wisły oznacza dokładnie to, że Warszawa, Toruń, Bydgoszcz czy Gdańsk stałyby się miastami frontowymi w zasięgu konwencjonalnej artylerii, bo konwencjonalna artyleria ma przecież zasięg 20 do 40 kilometrów w dzisiejszych czasach. I warto sobie to uświadomić, że dokładnie na tej samej półce, dokładnie w tym samym miejscu leży to, że tamto towarzystwo, że to środowisko polityczne nie chce na przykład rozwoju portu w Elblągu, jedynego portu morskiego w Polsce, który jest po wschodniej stronie Wisły, po tej samej stronie, na której leży przemysł suwalski, po tej samej stronie, w której to jakby, to, jeżeli to się złoży razem. Przecież jak się człowiek uświadomi, jak wyglądają Mazury i ile by kosztowało odbijanie Mazur. Przecież na Mazurach można się tak ufortyfikować między tymi jeziorami, można się tak zawić, że tak powiem, w tym miejscu, że odbijanie tego kosztowałoby miliony żyć żołnierzy. Naprawdę to byłoby tak. Mając za sobą zresztą tereny Federacji Rosyjskiej, bo to o tym należy pamiętać. Jacek Liźniewicz, ten sam temat. Rzeczywiście te materiały są wstrząsające i na usta wcisną się tylko takie słowa jak zdrada i w zasadzie to i hańba, no bo to są dwa słowa, które opisują tą umowę. Ja bym zwrócił uwagę na to, jak teraz rozpaczliwie próbuje się tłumaczyć w Donald Tusk, ale też sprzyjające mu media mówią, że to tylko taka tam umowa, że to w zasadzie chodziło o wycofywanie się z Afganistanu. No pytanie tylko, dlaczego tego nie sformułowano wprost, skoro chodziło tylko o tam jedną sprawę. Wydaje się, że cała reakcja świadczy o tym, że panowie doskonale jakby zdają sobie sprawę z tego, co ta umowa oznacza.
i że jest dokładnie tak, jak mówi Paweł w swojej wypowiedzi. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, a proszę zwrócić uwagę, że podpisywanie, mamy doświadczenia z ostatnich lat, czym się kończy podpisywanie z Rosjanami dość ogólnych umów międzynarodowych i ich egzekwowanie, bo dokładnie to mniej więcej to ćwiczyliśmy przecież podczas wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Do tej pory kluczowe domy znajdują się w Rosji, bo takie, a nie inne postanowienia zostały przez Donalda Tuska, zresztą tego samego człowieka, podjęte. No i cóż, i później w czasie, kiedy mamy te doświadczenia z 2010-2011 roku, no podpisuje się taką umowę z Federacją Rosyjską, ze służbami Federacji Rosyjskiej, łamiąc traktaty NATO. No to naprawdę jest hańba. Właśnie, Pawle, jak ty patrzysz, bo autorzy Resetu zwrócili uwagę też na, to można powiedzieć, język, którym posługują się autorzy. Podobno rosyjscy autorzy tej umowy. Mowa jest, tam jest to cytat, obój państw i nie chodzi o to, że jacyś państwo grają na instrumencie muzycznym, który się nazywa obój, ale po prostu chodzi o oba państwa. Więc i ten sposób tych relacji, które też zostały pokazane na filmie, nagranie wideo z takiej biesiady, co chwilę kieliszki w dłoń i w ten sposób szefostwo, kadra kierownicza polskiego kontrwywiadu, rozumiem, biesiadowała z tymi, których podopiecznych tutaj mieli łapać. No. Więc tak to mniej więcej wyglądało. A jeszcze, i to też warto podkreślić, ta umowa wprowadzała coś, co zdaje się chyba w normalnym państwie w żaden sposób nie powinno funkcjonować, czyli jakieś negocjacje i przekazywanie sobie informacji pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską na przysłowiową gębę, to znaczy bez dokumentów, bez rejestracji. No, ja powiem tak, to znaczy dla mnie to jest tak, jakby ktoś starał się tą umową zalegalizować jakieś nieprawdopodobne szpiegowanie Polski przez Federację Rosyjską i to przy użyciu polskich instytucji służących do ochrony interesu Rzeczpospolitej Polskiej. No to tak wygląda. Ja nie wiem, czy masz, Pawle, też takie odczucie, czy być może to jest tylko moje odczucie, ale dla mnie to właśnie tak jest. Ja nie wiem, czy ta umowa była redagowana przez Rosjan, czy przez ludzi z rosyjskim, czy przez ludzi z polskim obywatelstwem, natomiast była redagowana przez osobę, która jakby jako pierwszy język ma rosyjski, no dlatego, że tak jest sformułowana. Tam było dużo więcej rzeczy pokazanych. Było na przykład to, że jakby ludzie z odpowiednim przygotowaniem jednak szpiegowskim byli wpuszczani do miejsc, do których nie powinni byli być wpuszczani. To znaczy, przecież osoba, która zna się na wojsku, która zna się na, jakby umie to czytać również z takich rzeczy widocznych zupełnie z zewnątrz. To znaczy, to była dekonspiracja bardzo wielu, tak jak zresztą to było powiedziane w tym filmie, bardzo wielu funkcjonariuszy, bardzo wielu ludzi związanych z wywiadem. To była dekonspiracja różnych jednostek wojskowych. No jeżeli taki samolot z tymi generałami ląduje na w bazie wojskowej, no to jest jakiś skandal, to jest jakieś horrendum, to jest takie, jakby mówić językiem Radosława Sikorskiego, rozłożenie nóg przed nimi po prostu. I tyle, to jakby nie ma na to słów i nie ma na to dobrego określenia. To znaczy, oprócz takich słów właśnie jak zdrada, jak zaprzęgstwo, jak targowica, no to są właściwe słowa na określenie tego, co oni robili, w jaki sposób to było robione oraz w jakim stylu. No jeszcze dodatkowo damy tej szabli
wbijanemu ruskiemu generałowi, na nieoficerskiej polskiej szabli. Coś niebywałego zupełnie. Jacek Liźniewicz, dokładnie ten sam temat. To jest, obserwując całą tą sytuację, jest z jednej strony wstyd obywatelowi państwa polskiego, że takie służby były. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy byli w to jakby umoczeni od początku do końca, no po prostu zostali z tych służb wyrzuceni. Znaczy to jest, ale to, co razi chyba najbardziej, to bezczelność kompletna tych panów, no bo przecież pan generał Nosek ma czelność razem z generałem Pytlem, mają czelność robić z rządzącej partii Sprawa i Sprawiedliwości frakcji rosyjską, tutaj jedno słynnego wywiadu jednego z panów, który mu ostrzegał na łamach Gazety Wyborczej, że Rosja już tu jest. To proszę zwrócić uwagę, jak trzeba być bezczelnym, pozbawionym skrupułów, no w zasadzie bolszewikiem, żeby tak odwracać po prostu znaczenia słów. No to ci goście sami zrobili z FSB i służb rosyjskich partnerów. Obwozili ich po bazach, pili z nimi wódkę, dawali im nagrody, wymieniali się wziątkami, odwiedzali się jak po prostu starzy znajomi, a na koniec jak mija trochę czasu, to mówią, że ci, którzy zawsze przed tym ostrzegali, są rosyjskimi agentami. To już jest tak skala, tak prymitywna jako oszustwa, że to naprawdę burzy krew w żyłach. I dodatkowo przykre jest jednak to, że nie mam wątpliwości, że gdyby Donald Tusk miał znowu czymkolwiek zażądać, to ci panowie znowu wrócą do tych służb i znowu będą nas kompromitować. No to jest niestety, ale to jest kompletny wstyd. Ja zwracam też uwagę na niesamowitą wprost ochronę medialną tych ludzi przez te wszystkie lata. I w każdej sytuacji można dziś powiedzieć, że w zasadzie dziennikarz, żeby móc zadać sensowne pytanie, wystarczy, żeby przeczytał kilka linijek jednego tekstu z jednego dokumentu, czyli z tej umowy, i kilka linijek z umowy, która konstruuje i kreuje Pakt Północnoatlantycki, żeby móc zadać to pytanie. A mimo wszystko nikt z tych, którzy chronią tych ludzi, no przynajmniej nie wygląda na to, żeby zadał sobie taki trud, a nie ma tego. Wydaje się, że gdybyśmy posługiwali się jakimiś standardami jako Polacy, jako naród, to ci panowie byliby skazani na ostracyzm, na jakąś infamię. No, na pewno nie brylowaliby na czołówkach gazet i nie szliby do władzy jako szefowie partii opozycyjnej. No, to naprawdę się, naprawdę trudno. To trudno sobie wyobrazić, co się po prostu z nami stało, że to powinna być sprawa, która w jakimś stopniu połączy Polaków, no żeby nie było tego wstydu jeszcze raz, żeby nie robić tego. Pawle, to jedno zdanie, bo jesteśmy już po czasie. Dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsze to jest takie pytanie, że takie stwierdzenie Trzaskowskiego chyba, że te wybory są po to, żeby pewnych pytań nie zadawano. To po co je zadawano? Po to są te wybory. Druga rzecz to jest taka, no to pytanie, które mam na koszulce i które jest takim moim hasłem teraz. Czyja będzie Polska? Pytanie Jana Olszewskiego, i to widać wyraźnie. Ten serial Reset jest wspaniałym asumptem do odpowiedzi na to pytanie, czyja może być Polska i czyja nie powinna być. No a poza tym uważam, że Grodzki musi odejść. Mam nadzieję, że to się stanie. A ja tylko czekałam na te słowa, Pawle, żeby mogła spokojnie program zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Liźniewicz, Paweł Piekarczyk byli państwa i moimi gośćmi. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za tę część wspólnie spędzonego wieczoru w Telewizji Republika, ale oczywiście wieczór w Republice trwa, więc gorąco zachęcam państwa do tego, żeby państwo po prostu z nami pozostali. Ja mówię do zobaczenia.